taką trudną sytuację, bo jak się dowiedzieliśmy o tym, że nie będzie dofinansowania na ulicy Różanej, no to zrobił się straszny jubel. No z jednej strony faktycznie czekamy już, można powiedzieć, 30 parę lat. Ta droga jest tak już zniszczona, są takie dziury, że już i auta są poniszczone i nie idzie nawet chodzić. Jest kilku mieszkańców, którzy w rodzinach mają osoby niepełnosprawne, też nie mogą się jakby poruszać swobodnie. No i moim zdaniem, w swoim imieniu i w imieniu mieszkańców twierdzę, że ta droga po prostu też nam się należy. No. Jesień, jeżeli spadnie, jeżeli jest deszcz w okresie letnim, czasami woda stoi, przejechać nie idzie. No także no ja myślę, że ta droga no, tutaj bezwzględnie no, jest do zrobienia. Nie? To jest bardzo ważne. Z dzisiejszego punktu widzenia i tak dalej, no wiem, że mieli wątpliwości i też wiem, czym to było też spowodowane. To jest kilka też czynników. Mamy obecną sytuację taką, jaką mamy, mamy epidemię, no i gdzieś te wpływy do budżetu faktycznie są mniejsze i my jako mieszkańcy też to rozumiemy. Jeśli jesteś w opozycji, to nigdy nic nie zrobi. Nie wiem, dlaczego to niektórzy radni wystąpili przeciwko burmistrzowi. Mieli dobrze. Co się nie stało, nie wiem, to czy im wada uderzyła do głowy, czy ambicje swoje własne, to nie wiem o to. Takie dofinansowanie nam, jak już wiemy, przyznali, więc no, błędem byłoby nie odrzucić to dofinansowanie i nie dopuścić jakby do budowy tej drogi. Dlatego stąd gdzieś też nasze jakieś takie zachwiania nastrojowe, bo z jednej strony było ogłoszenie, że się odbędzie, za chwilę, że jednak nie, bo nie ma pieniędzy w budżecie. Mamy naprawdę dobrego burmistrza, bo jest do każdej dyspozycji i do ludzi, i dużo robi, i drogi, i chodniki, i no, jak ja byłem radny, to my żeśmy tyle nie zrobili. To ja się przyznam z ręku na sercu, że tego nie było, bo nie dało rady. A teraz to się tak miasto zmieniło, że można, ja to jestem, proszę Boga, żeby jeszcze drugą kadencję wytrwał, to Rogoźno będzie, jak to Golcowie śpiewają, tu jest Ścierlisko, ale będzie Santa Frisco. Wiadomo, że jakaś pula jest tych pieniędzy i każdy, i to ja też to rozumiem, że każdy z radnych chciałby część tych pieniędzy przeznaczyć na swoje okręgi i tak dalej, ale myślę, że te pieniądze na budowę placu zabaw, na latarnie i na inne rzeczy jesteśmy w stanie pozyskać czy i tak dalej w późniejszym czasie, a teraz, żeby nie rezygnować z tego dofinansowania i żeby ta droga doszła do skutku, no to warto byłoby, szanowna Rado, szanowny panie burmistrzu, żeby jakby połączyć siły i jednak znaleźć te fundusze i tą drogę wybudować. Krytyka i w ogóle to wszystko, te pisane tych hejtów na radnych, opluwać je, równać błotem, że oni nic nie robią, to do niczego nie doprowadza. Ja uważam w ten sposób, że rozmowa ze wszystkimi radnymi i tak postanowiłem sobie, że pójdę do Romana, pójdę do wszystkich, do Zaranka. Spotkaliśmy się, grupę radnych pogadali i właśnie rozmowa z radnymi na spokojno, taką prawdziwą, rzetelną, uczciwą, to taką z uśmiechem, z radością, nie podnosi się takim, bo to jest takie diabelskie spojrzenie w komuś w oczy, ale takim z uśmiechem, ta Joza się śmieję, wesoły jestem i z nimi pogodą sobie i tak. Damy radę i tak uważam, że właśnie zgoda buduje. To jest święte takie przysłowie, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Niektórych komentarzy po prostu nie idzie już czytać. Nie wiem, czy niektórzy mają jakieś zachwianie nastroju, czy chcą pokazać jakieś swoje racje.
No ja się z niektórymi komentarzami nie zgodzę. Moim zdaniem tutaj zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I w tym temacie niektórzy tutaj poruszają zupełnie inne tematy niezwiązane z ulicą Różaną. I to mnie wewnętrznie boli, bo wiem też, że bardzo dużo stara się pan burmistrz. Teraz wypominając sobie tutaj na ten hejt taki, te wypominanie sobie jakichś różnych rzeczy niezwiązanych z ulicą Różaną i jakby z tą drogą, dla mnie jakby nie ma sensu i jest to w ogóle niepotrzebne. Wiem, że każdy dokłada wszelkich starań, aby Rogoźno było piękne i żeby tu nam się dobrze żyło. Pewnych rzeczy też nie przeskoczymy. Ale tak jak mówię, wypominanie sobie jeden drugiemu, no to jest moim zdaniem nie na miejscu i to nie służy niczemu dobremu. A przede wszystkim nie budowie tej drogi. Słyszałam, że jakieś mają środki być tutaj u nas przeznaczone lub są przeznaczone. No też mówię, jakby nie jestem w temacie do końca. No i myślę, że to będzie pozytywnie sfinalizowane. Czekamy na to.